Jezus nakazał, żeby właśnie pastor, biskup miał żonę, żeby był wierny przez całe życie i żeby miał dobrze wychowane dzieci. Ale Kościół podniósł te wymagania. No i wiemy, co się dzieje. Salceson lata gzisie tam po hotelach za ukradzione nam pieniądze. To jest właśnie wasz. No, mam nadzieję, że już nie wasz. No. Nie dajmy biskupom ukraść Jezusowi jego kościoła, bo Kościół jest Jezusa, a nie kleru. Cześć.